Góry Sajańskie to znajdujące się w większej części na terytorium Rosji pasmo górskie, które łącznie rozciąga się na prawie 2000 km. Ten niezamieszkany teren z każdej strony otaczają gęste lasy, obfite w dary natury, zwierzynę i prawdopodobnie w coś jeszcze. Coś dzięki czemu tamtejsze tereny z biegiem lat zyskały sławę przeklętych. Przyjrzymy się dzisiaj wydarzeniom, które miały miejsce w okolicach 2011 roku i przez wielu zostały okrzyknięte horrorem z prawdziwego zdarzenia. Żeby dobrze zrozumieć, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, warto będzie na chwilę rzucić okiem na mapę. Sajańskie pasmo górskie dzieli się na wschodnie i zachodnie i, jak widzicie, pokrywają naprawdę ogromny teren. I to właśnie tam rozgrywa się akcja naszej dzisiejszej historii. Niestety, dokładna lokacja nigdy nie została podana, to też możemy jedynie przypuszczać, ale prawdopodobnie chodzi o tereny wysunięte nieco na zachód, w stronę granicy z Kazachstanem. A teraz czas, żebyście poznali głównego bohatera tej historii. To jest Sergiej. Sergiej to doświadczony myśliwy, prawdziwy, zaprawiony w boju i znający się na swoim fachu twardziel. Już niejednokrotnie wybierał się na wielodniowe czy nawet wielotygodniowe wyprawy w gęste lasy po to, aby polować i żyć samotnie w głuszy. Sergiej pewnego razu od swoich przyjaciół usłyszał pewną historię. Historię o rozległych, oddalonych od jakiejkolwiek cywilizacji terenach łowieckich, które przez lata zyskały reputację złych. Uważa się bowiem, że miejsce to jest zamieszkiwane przez coś, co jest bardzo trudno wyjaśnić. Niektórzy opowiadają o prastarej czarnej magii, inni o potworach, a jeszcze inni o duchach. Oczywiście nasz dobry Sergiej nie wierzył w te bajki, ale nie potrafiąc zwalczyć ciekawości, postanowił, że właśnie to będzie celem jego kolejnej wyprawy. Tajemnicze i przeklęte tereny znajdujące się z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. Wtedy jednak jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta decyzja okaże się najgorszą decyzją w jego życiu. Po dotarciu na miejsce i wybraniu odpowiedniego miejsca na obóz, Sergiej spędził kilka dni i nocy wypatrując śladów zwierzyny, na którą postanowił zapolować, mandżurskiego wapiti. Jest to dorodna i bardzo płochliwa odmiana jelenia, na którą trzeba polować w nocy, przygotowując wcześniej odpowiednie wabiki w miejscach, w których może się pojawić. Tak więc pewnej nocy niczego nie spodziewający się myśliwy wybrał odpowiednie miejsce, przyczaił się na wygodnym drzewie i cierpliwie czekał na nadejście nocy. I to właśnie wtedy rozpoczął się jego horror. Wszystko zaczęło się niewinnie. Około pierwszej w nocy do Siergieja zaczęły docierać podejrzane metaliczne dźwięki niewiadomego pochodzenia. Pamiętajcie o tym, że mężczyzna znajdował się w samym środku lasu, ponad 100 km od najbliższej wioski. Dzwonek płynny, niepojętny. Wiemy, gdzie to około czasu noc. Stuk taki, jak metaliczny, tichy. Trwało to mniej więcej pół godziny, a po tym czasie tajemnicze dźwięki zmieniły się w kompletnie inne. Твою мать!
Sergiej, zaniepokojony tym, co słyszy, postanowił przerwać polowanie, wrócić do obozu i postarać się w jakiś sposób zorientować w tej dziwnej sytuacji. Jednak podczas drogi do obozowiska do puli tajemniczych dźwięków dołączyły nowe, a co gorsza, tym razem zdawały się dochodzić z dużo mniejszej odległości niż wcześniej. Po drodze mężczyzna postanowił na wszelki wypadek rozpalić ognisko, to jednak ani trochę nie poprawiło jego sytuacji. Prawdopodobnie wręcz przeciwnie, bo tym samym zdradził swoją pozycję. On tam, dziadę. Cicho. Так, собираем. Растаскивай головешки. Тихо. Блять, тушим давай. Тихо, чтобы не поехало никуда. Блять, сейчас. Зальем уж нахуй. Вода, не до воды, блядь. Заливай, заливай, заливай. Заливай, блядь. Тихо. Давай. Давай, 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 не ссы. Быстрее, блядь. Gdy dotarło do niego, że rozpalenie ogniska było naprawdę złym pomysłem, zgasił je czym prędzej i postanowił spróbować jak najszybciej oddalić się od źródła tajemniczych odgłosów. Niestety szybko okazało się, że zamiast ustawać, odgłosy tylko zyskały na intensywności, a co gorsza, dochodzące z ciemności dźwięki łamanych gałęzi dookoła Siergieja sugerowały, że cokolwiek to było, dobrze zdawało sobie sprawę z tego, gdzie dokładnie znajduje się mężczyzna. Cokolwiek to było, postanowiło podejść bliżej. Blej. Cicho, 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 bratan. Thank you.
Вниз не улети. Тихо. Gdy Sergiej znalazł się w potrzasku, postanowił wejść na drzewo i stamtąd odpierać potencjalnego napastnika. Ten moment jest najdziwniejszy z całej nocy. Posłuchajcie odgłosów jeszcze raz i zwróćcie uwagę na coś, co brzmi zupełnie jak cichy płacz. Natomiast po oddanych strzałach możemy usłyszeć coś jakby krzyk. Jest to jednak krzyk, którego źródłem na pewno nie był człowiek. Oddanych przez Sergieja kilku kolejnych strzałach z drzewa, co więcej prawdopodobnie trafionych, wszystkie tajemnicze dźwięki nagle ustały, a przynajmniej cisza panowała przez następną godzinę. W tym czasie mężczyzna postanowił jednak zmienić pozycję i na nowo rozpalić ognisko w nadziei na to, że dziwne wydarzenia dobiegły już końca. Niestety wraz z upływem czasu tajemnicze dźwięki powróciły i zdawały się być jeszcze wyraźniejsze niż wcześniej. Natomiast Sergiej postanowił bronić się zza prowizorycznie przygotowanego w pośpiechu schronienia. One.
Jak sami mogliście zobaczyć, po kolejnych strzałach znowu nastała cisza. Cisza, która utrzymywała się już do samego rana. Z czymkolwiek miał do czynienia tamtej nocy Sergiej, udało mu się przetrwać, przeżył i dzięki temu był w stanie opowiedzieć światu swoją historię, swój horror, którego doświadczył w górach Sajańskich. Pytanie tylko, co wydarzyło się tamtej nocy? Na co natknął się Sergiej na terenie rozległych i obcych człowiekowi lasów? Czy była to po prostu zwierzyna? Jeśli tak, to jakim cudem wydawała te wszystkie dziwne dźwięki? Ale jeśli nie zwierzyna, to co? Co mogło czaić się w tamtych lasach? Zanim porwie nas wyobraźnia i zaczniemy zastanawiać się nad potencjalnymi odpowiedziami, warto będzie rzucić również okiem na pewne znalezisko, na które natknął się mężczyzna podczas tej właśnie wyprawy. Pewnego dnia, jeszcze przed tymi wszystkimi wydarzeniami, zauważył, że niektóre drzewa posiadają nacięcia, które służyły prawdopodobnie do zbierania soków bądź żywicy. To oczywiście musieli zrobić ludzie. Gdy przeszukał pobliski teren, napotkał pozostałości po starym obozie, który rozleciał się prawdopodobnie ze starości. Był to prawdopodobnie obóz ludzi odpowiedzialnych za nacięcia na drzewach. Nazwijmy ich zbieraczami żywicy. Ciekawe jest to, że po pokazaniu nagrań znajomym i starszym myśliwym, którzy również bywali w tych okolicach, udało się ustalić, że ludzie, do których należał obóz, pewnego dnia zaginęli bez śladu. Nigdy nie udało się ich odnaleźć. A co jeszcze bardziej intrygujące, w zniszczonej chacie już po zniknięciu zbieraczy nie znaleziono nawet żadnych przedmiotów, które do nich należały. Lokalni myśliwi są pewni, że stało się z tymi ludźmi coś złego. Po prostu nie mieli powodów, żeby nagle znikać. Co więcej, nawet żeby opuścić tamto miejsce, musieli najpierw wrócić do najbliższej wioski, a tam nikt ich nigdy więcej nie widział. Tak więc jedynym słusznym wnioskiem jest to, że coś im się stało w momencie, gdy jeszcze przebywali w górach. I w tym miejscu, łącząc to, co spotkało zbieraczy i to, czego doświadczył tamtej nocy Sergiej, możemy wysunąć pewną ciekawą, aczkolwiek tak naprawdę nie popartą żadnymi dowodami teorię. Na całym świecie co roku w niewyjaśnionych okolicznościach znikają dziesiątki, jak nie setki ludzi. Ten zagadkowy fenomen wzięto szczególnie pod lupę na terenie Stanów Zjednoczonych i to właśnie też tam określono go mianem Missing 411. Co ciekawe, po prześledzeniu większości zgłoszeń o zaginięciach, wychodzi na to, że większość ludzi znika w obrębie parków narodowych, gęstych lasów i gór. Często są to również miejsca, które przy okazji posiadają bardzo długie i rozległe systemy jaskiń. I to ma w zasadzie sens, prawda? Najwięcej ludzi znika tam, gdzie nie ma cywilizacji i gdzie łatwo jest się zgubić. I faktycznie, część tego całego Missing 411 zakłada, że ludzie właśnie gubią się w takich miejscach i nie mają jak wezwać pomocy, przez co oczywiście nie ma kto ich uratować, a oni po prostu znikają. Jednak w tym wszystkim jest coś, co sprawiło, że sprawą zainteresowali się miłośnicy kryptyd. Czyli stworzeń, które często wywodzą się z lokalnego folkloru i mogą, ale nie muszą być prawdziwe. W tym wypadku osoby, które badały sprawy spod szyldu Missing 411, wybierając się w tereny, w których zaginęła duża grupa ludzi, niejednokrotnie spotykali się z czymś, czego nie potrafili wyjaśnić. Często opowiadali o dziwnych dźwiękach dobiegających z ciemności, o dźwiękach, które były łudząco podobne do ludzkich, ale jednocześnie sprawiały wrażenie, że ludzkimi nie były. Czyli dokładnie to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku wyprawy Sergieja. Dokopałem się do starego nagrania z jednej takich właśnie wypraw, podczas której jej uczestnikom udało się zarejestrować tajemnicze i ciężkie do wytłumaczenia dobiegające z ciemności dźwięki. Posłuchajcie. Yeah.
To nagranie zostało zbadane przy użyciu przeróżnych technik przez profesjonalistów od dźwięku i wyszło na to, że cokolwiek było źródłem tajemniczych odgłosów, na pewno nie było człowiekiem. Sama struktura wydawanego dźwięku różniła się znacznie od takich, które jest w stanie z siebie wydobyć człowiek, a oszacowany na podstawie dźwięku rozmiar tego czegoś był znacznie większy niż przeciętnego człowieka. Tylko znowu, co to mogło być? Warto zwrócić uwagę na to, że cokolwiek to było, odpowiada myśliwym niemal w taki sam sposób, gdy próbują go naśladować. Przez ten jeden szczegół wielu uważa, że tamtej nocy mężczyźni natrafili na skinwalkerów. Są to istoty wywodzące się jeszcze z legend rdzennych Indian i słyną właśnie z niesamowitej zdolności modulacji głosem. Niektórzy twierdzą, że skinwalker jest w stanie perfekcyjnie odwzorować ludzką mowę i mówi się też, że właśnie dzięki temu samotni wędrowcy spędzający noce w terenie padają ich ofiarami. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły Missing 411 ani skinwalkerów, bo to są tematy na całkiem inne odcinki, ale pamiętacie dźwięki, które słyszał Sergiej? Były momentami łudząco podobne do płaczu i do krzyków. I to jest właśnie jedna z teorii tłumacząca to, co spotkało tamtej nocy rosyjskiego myśliwego. Być może znalazł się w miejscu, które były terenami łowieckimi właśnie skinwalkerów albo czegoś podobnego. Bo to przecież wcale nie jest powiedziane, że te istoty mogą zamieszkiwać tylko i wyłącznie lasy i jaskinie Stanów. Z kolei jeszcze inna teoria sugeruje, że Sergiej tamtej nocy mógł spotkać na swojej drodze Yeti. Ostatecznie znajdował się bardzo blisko ogromnego łańcucha górskiego, a legenda Yeti w Rosji jest całkiem żywa. Co jakiś czas w internecie pojawiają się nawet nagrania, w których uchwycono potencjalną kryptydę właśnie na terenie Rosji. Co więcej, ta teoria jak najbardziej wpasowuje się w sławny wypadek na przełęczy Diatlowa w 1959 roku, gdzie panowały całkiem podobne warunki. Tam również zaginęli ludzie, a za incydent mogło odpowiadać coś, co akurat zeszło z pobliskich gór. Oczywiście jest jeszcze teoria o wiedźmach i czarnej magii, ale tego już nie będziemy tutaj poruszać. Sam Sergiej był wiele razy pytany, co o tym wszystkim sądzi, co myśli o tej całej pamiętnej nocy i jak możecie się domyślić, on również nie ma pojęcia, co go spotkało. Jak zresztą my wszyscy i ostatecznie możemy jedynie zastanawiać się nad tym wszystkim, snując tak naprawdę niepotwierdzone niczym teorie. Tak czy inaczej, to czego doświadczył tamtej nocy Sergiej jest naprawdę niesamowite i mimo, że nie da się tej tajemnicy w żaden sposób wyjaśnić, to przez wielu ludzi zostanie zapamiętana już na zawsze. Dziękuję Wam moi drodzy za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się to długo obiecywane omówienie przygody Sergieja. Piszcie oczywiście, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Może macie jeszcze jakieś inne teorie? Jeśli tak, to śmiało dzielcie się nimi w komentarzach, bo na pewno wszyscy bardzo chętnie poczytają. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i trzeba się już pożegnać. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!